Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager, kanale, którego partnerem jest między innymi, a w zasadzie przede wszystkim, Ergol.com, gdzie z kodem KOZA macie 7% zniżki na przykład na takie Adidasy X, X-Speed Flow to są na przykład Adidasy, ale oczywiście także buty Nike, buty Pumy, New Balance, Mizuno chyba są też, naprawdę tam jest bardzo dużo takich, nawet firm nie, nie, nie z mainstreamu. więc sprawdzajcie koniecznie. Z Kodem Koza macie 7% zniżki, a my sprawdzamy teraz to, co dzieje się w meczu z FCKN. Ale zanim przejdziemy do tego spotkania, to tak jak mówiłem na końcu poprzedniego odcinka, warto by było, żebyśmy zajrzeli do tych, którzy mogą nam zazdrościć, mimo że nasz stan punktowy nie jest jakiś nieprawdopodobnie okazały, no to jest lepiej niż Szalkę, jest lepiej niż Wag w Augsburgu, a przecież tam jest człowiek, który strzelił nam dwa gole, który wydaje się być naprawdę ciekawym zawodnikiem, czyli oczywiście Stengs, ale w sumie zamiast szukać go e, po nazwisku, to wydaje mi się, że warto by było prześledzić obydwa te kluby, żeby tym piłkarzom dać ewentualnie, wiecie, szansę na to, że jak sobie pomyślą, kurczę, panowie, Spadamy a ta Bundesliga to całkiem fajna liga, fajnie by tu było zostać. No to, żebyśmy my powiedzieli, to zostańcie z nami. E, to, co jest istotne, to fakt, że e, no my też możemy spaść, prawda? No ale mam nadzieję, że też okradając tych, którzy są naszymi bezpośrednimi tutaj e, e, rywalami w walce o, e, o awans. No, to mam nadzieję, że też się wzmocnimy. Jest tu cały czas Kerim e, Chalanoglu e, Jest to zawodnik bardzo ciekawy, ale jego już znamy. No, powiem szczerze, mój największy problem jest taki, że no, jestem mega niezadowolony z naszych boków obrony, no, ale nie jesteśmy też w takiej sytuacji, żeby teraz, wiecie, w środku sezonu oba boki obrony zmienić, bo to by było też bez sensu troszeczkę. Więc e, głównie zainteresujemy się tutaj oczywiście też pomocą, bo e, brakuje nam cały czas takiego piłkarza e, o profilu ósemki i to jest nasz największy problem w tym momencie jest tu między innymi kosowianin Idrisi, Zobaczymy go sobie. To jest raczej dziesiątka, ale niska klauzula odstępnego to jest coś, co mnie interesuje. Zobaczmy sobie tego Chana także. Zobaczymy sobie Flika. Prześledzimy sobie tutaj większość ich kadry, bo ewentualnie kogoś chętnie bym chciała, ale ciebie to na pewno nie chce. Zobaczmy sobie tego pana. Tutaj tak samo mnie to nie interesuje, ale Markus Tavenier wygląda ciekawie, słuchajcie. Bogat, bogaty. Drogi jest bardzo, ale... No, no, nie wiem, co z nim zrobimy. I jest oczywiście Noa Okafor, e, ale on odejdzie do Marsylii, czyli ten już się ratuje. E, no dobra, czy jest tu poza nim ktoś, kogo byśmy chcieli? Strasznie źle doświetlone zdjęcie ma sama ta, e, ale zobaczmy go sobie. Mam wrażenie, że ja go w jakiejś karierze miałem, ale to wszystko, co tutaj było w szalkę, e, nie jest to zbyt istotny teren. E, znaczy, zbyt e, ciekawy teren. No już na pewno Augsburg jest dla nas ciekawszy z powodu tego. E... Przecież ten stęks nie był w Augsburgu, nie? A nie, był. Dobrze, dobrze, dobrze. Już myślałem, że zaczynam tu świrować. Więc zobaczymy sobie tego Stengsa. Zobaczymy sobie tego Pytkowa. Zobaczymy sobie Ciebie Nie. Zobaczymy sobie tego gościa. I zobaczymy sobie jeszcze... No nie, tu mnie za bardzo nikt nie interesuje. Za to jest Robert Gumny. Wiecie, my potrzebujemy prawego obrońcy, bo naprawdę to, co się dzieje u nas w obronie, to mi się nie podoba i, i jestem gotowy tutaj zrobić parę zmian. Jest Niklas Kotca, lewonożny środkowy obrońca, który może też grać na boku obrony, pamiętajmy o tym, więc ja chętnie go sobie tutaj sprawdzę. I tego stanicza też. Zatem e, sporo zawodników mamy na, e, na, na scoutingu jest oczywiście giki, ale jego niestety nie możemy e, kupić, bo temu się kończy już kon, e, nie kontrakt, a kariera w ogóle, więc e, ją w Augsburgu. E, no i jeszcze mamy Pawlenkę Który nas nie interesuje w sumie Nie muszę go skautować, Bo on jest Jakby jest za stary Żebyśmy o nim myśleli Jako o drugim bramkarzu Jest za dobry na to Więc Więc nie ma co Zatem Scoutingi działają Praca w re No a my gramy teraz My gramy teraz Ze FC Keln Zatem co Czy ja chcę zrobić jakąś zmianę Przed tym meczem z Keln Tak Chcę zrobić Na to czym graliśmy ostatnio Czyli tu zjeżdżamy na SPO, i tu zjeżdżamy na szyny. I tu robimy taką zmianę, a tu zapraszamy Zidana, bo Zidan ostatnio gra tak dobrze, że głupio mi jest go nie, nie dawać do podstawowego składu. Mecz z Kolonią jest mega istotny. Słuchajcie, to jest taki mecz, który może naprawdę kupić nam dużo spokoju. Porażka nie sprawia, że tutaj, wiecie, sezon się nam rozpadnie, zwycięstwo też nie, ale, ale to są właśnie takie mecze, w których można budować. I zobaczmy, bo to zaczynało się nieźle, ale potem to jedno podanie wytraciło impet, impet całej tej akcji. Ważne jest, żeby szybko się tu organizować, żeby nie było tych przestrzeni pomiędzy zawodnikami, bo to jest to, e, co sprawia najwięcej e, przykrości mi, że, że my mamy formę do pewnego momentu, formę w sensie kształtu drużyny, ale e, potem jeden decyduje się zrobić jakiś idiotyczny krok do przodu. I, i, I wszyscy stwierdzają, no dobra, no to ja się przysunę, no to ja się przysunę, no to ja się przysunę. I tak cała drużyna się przesuwa, że się rozsuwa, e, no i jest po robocie, no nie? E, I to jest nasz największy problem. I to nie dzieje się w presie na przykład, tylko to dzieje się przy ataku pozycyjnym. Teraz e, drobny błąd papy, ale potem nadrobił go, trzeba przyznać, że nasz kaptyn to jest. To jest jednak nasz kaptyn. ale widzieliście? Teraz wyskoczył sobie e, e, Boże, e, Pelmart. I już, już nie było co, co zbierać. Już, już tylko nas Bramkarz musiał ratować. No i to są momenty, które bardzo mi się nie podobają. Fajnie urwał się Bauman. Zidane powinien mu podać e, i, i to jest duży minus, e, jeśli chodzi o tę akcję. Ale teraz Bauman dopada do piłki, daje nam prowadzenie 1 do 0. 27 minuta. Fenomenalnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. E, I zastanawiam się, słuchajcie, też nad kierunkiem, w którym w ogóle ta drużyna powinna dalej iść. Na pewno teraz w tej akcji idzie w świetnym kierunku, bo ominęliśmy ich pressing w sposób wzorowy i bardzo man próbował samodzielnie, ale jeśli chodzi o to, w jakim kierunku powinniśmy i zmierzam do tego, że zastanawiam się, czy chcemy trzymać cały czas to młodość w drużynie, czy nie przydałoby nam się parę bardziej doświadczonych nazwisk, paru zawodników, którzy rzeczywiście wiedzą, z czym tę piłkę się je e, na tym najwyższym poziomie. Teraz świetnie tym ich presem wgnietliśmy i Zidane robi znowu swoje. Słuchajcie, ten piłkarz, którego kupowaliśmy jako jeszcze nastolatka, naprawdę zaczął się teraz rozwijać bardzo fajnie i e, tak jak Ferrari do tej pory był piłkarzem, bez którego nie mogliśmy się obejść, e, tak teraz nie powiem, że jesteśmy gotowi go skreślić, bo absolutnie tak nie jest. E, no, ale trzeba przyznać, że zawodnik z numerem 21 jest po obu stronach boiska i robi tu rzeczy po prostu e, niesamowite. Co istotne, e, zobaczmy sobie kondycję naszych rywali. Oni latają na presie, ale nie są w stanie nas w ogóle dogonić i dzięki Temu e, my, tutaj, naprawdę, w tym meczu robimy niesamowitą robotę. Ale zrobimy też zmiany. Ferrari pojawi się na murawie, nie zapominam o nim, e, i kamara dostanie e, swoją szansę, wskoczy sobie tutaj. Zatem, teraz dwie zmiany. One się zrobią, i prawdopodobnie chwilę później do, dokonamy jeszcze jednej e, i będziemy wychodzili z tego meczu wtedy, kiedy ona się zrobi. E, zobaczcie, ileż teraz mamy przestrzeni, ileż mamy miejsca, aż, aż spojrzałem, czy oni nie mają czerwonej kartki, bo e, teraz naprawdę, dzięki temu, e, że oni tak presują, to. Mamy. Wy... No, 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 no zabawę. No patrzcie, ten szmyc to przecież ledwo tam się rusza u nich, ale mimo wszystko są w stanie złapać kontakt. Widzicie, jedna akcja, rozjechaliśmy się i goście, którzy są ledwo żywi, władowali nam gola. Ale robimy jeszcze jedną zmianę. W ofensywie wykorzystamy sobie Ohio. Na dyszkę przyjdzie Ferai. Wydaje mi się, że mimo wszystko w tym meczu powinno być okej. Okay. Chociaż panowie. Dobrze, Unbeaten, bo naprawdę, chłopie, bez ciebie to by było ciężko. Ja wiem, że on ma nie najlepszą ocenę, ale chociażby to, że tak pewnie złapał tę piłkę w rękawice, a nie, że jakiś tam robił, wiecie, piąstkowania, wybijania, to jest duży plus. Jestem z niego mega zadowolony. Serio. To, to jak się ten gościu rozwinął. E, on i papa, no to są doskonałe transfery z perspektywy czasu. No i Ferrari, oczywiście, bo ten także przechodził do nas z drugiej Borussii. E, tracimy kontrolę nad tym meczem, i to widzę i to czuję i to mi się bardzo nie podoba. E, chciałbym to zmienić w tym momencie. Eee, ściągniemy sobie Ferraja tutaj na SP. Ja wiem, że mu się to nie podoba, ale wyjmiemy sobie e, ciebie na SPO, e, SPD, żebyśmy tu mieli troszeczkę więcej e, w środku. Bo zobaczcie, z, z, za bardzo się zaczęliśmy cofać e, i też wytyczną presową zmienimy na e, zdecydowany pressing. Oni nie mają siły, e, więc musimy ich teraz po prostu. Dojechać, wybieganie do przodu. Musimy ich zajechać. To jest taki moment, w którym oni złapali troszkę tlenu, ale my, ten tlen, zaraz, zaraz im brutalnie po prostu zabierzemy. Zobaczcie, piękne e, wejście teraz, e, Ohio, no i koniec meczu. No i o to chodziło. No i o to chodziło. Przechodzimy do wyniku. Wygrywamy to spotkanie e, bardzo ładnie. To mi się podoba. Bardzo cenne trzy punkty. E, nie wiem, kto tam jest poniżej nas, ale wiem, że to już się robią różnice punktowe i to jest fajne, że, e, że, że nie mamy tyle samych punktów co inni, tylko zaczynamy powoli, powoli tutaj nad tym pracować. E, no, czuć lekkie zmęczenie przed starciem z Lipskiem. E, Lipskiem, który jest zaledwie z ich punktu widzenia na miejscu e, dziesiątym, to nie jest na pewno coś, co e, ich satysfakcjonuje i wiecie co, tak sobie myślę, e, że w tym meczu tak naprawdę wyjdziemy sobie tym zestawieniem e, z tym, że Kamara dostanie szansę od pierwszej minuty za Ashimeru Eee, czy ktoś jeszcze chciałbym, żeby zagrał? Tak, Gechter chciałbym, za żeby zagrał sobie w środku. Obrony. Zatem takie zmiany. Przechodzimy do tego spotkania. No a potem bailando, w sensie ta przerwa od niemieckiego futbolu, okno transferowe, więc naprawdę będzie się działo. Nasi rywale to kropeczki białe, my to kropki ciemne. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, chociaż zaczyna się już naprawdę nieprzyjemnie to starcie. Świetnie, Unbeaten tutaj sobie poradził. Zobaczmy, co będziemy w stanie zrobić. Tymek puchacz naprawdę fajnie tę akcję zaczął. Szkoda, że tam był spalony, bo był potencjał w tym co widzieliśmy. Danilo w ogóle powrócił też do składu, zobaczymy, jak sobie chłop poradzi. No bo to jest też dla niego wyzwanie. Wiecie, do tej pory grał tak naprawdę trochę w jego miejsce Zidane. No bo w tym składzie. Eee, jest Demir, i w tamtym jest Demir, więc e, tutaj wymieniło się tych dwóch zawodników, czyli Zidan z Danilo, i, i Zidan robił robotę. E, więc pytanie teraz takie: czy, e, czy Danilo też będzie ją robił? Bo jeżeli nie, to ja nie będę miał skrupułów, żeby tutaj zaraz wstawić. E, Ładny gol. Żeby tutaj zaraz wstawić naszego y, rozgrywającego. Tym bardziej, że słuchajcie, e, Danilo był kupiony za niewielkie pieniądze. To nie jest gwiazda taka jak Demir, e, że troszeczkę na siłę będzie wstawiany, dlatego też, żeby w końcu się przełamał, żeby w końcu to zadziałało. No nie? No bo Demir jak na razie to musi być e, piłkarz uznany za niewypał transferowy. Lekką kontu kontuzję ma Gechter. E, Nie wiem, czy on ją wyleczy, czy nie. Poczekamy z tym jeszcze chwilkę. Zobaczymy, czy on z tym urazem może grać. No, niech jeszcze minie parę minut, ale wydaje mi się, że tutaj z powodu tego urazu będziemy go zmieniali. No, tym bardziej, że jest po meczu, to już nie ma co chłopa cisnąć. Zatem tu zaproponujemy miejsce Dumbi, który zagra sobie tutaj na tym półlewym. No, i to jest na razie tyle, no bo to jest dopiero, to jest dopiero pół, pół, pół meczu minęło, prawda. No ale na pewno smutne jest kurczę to, że, że, że tak łatwo przegramy to spotkanie, to, to, to jest niemiła sytuacja, no ale e, to jest to co mówiłem przed tymi spotkaniami, tu jeszcze nie mamy argumentów przeciwko tym drużynom, żeby, e, żeby wygrywać po prostu, tu jeszcze... Jeszcze niestety to nie jest nasz poziom. Eee, patrzymy sobie na oceny boków obrony, e, bo to mnie bardzo interesuje. Puchacz zwaliczy im bardzo podobnie, więc tu e, nie ma co jednego z drugim oceniać, chociaż teraz tymek troszkę lepiej. E, no ale na pewno te boki funkcjonują zdecydowanie lepiej niż te skonstruowane z e, b, tych wolnych zawodników, no nie? I z jednej strony to fajnie, że ci, których kupiliśmy, tak dobrze sobie radzą. Z drugiej strony e, z tamtymi naprawdę wiązaliśmy duże nadzieje, no i no, i nie podoba mi się ta sytuacja. Nie oddaliśmy w ogóle w tym spotkaniu strzału, e, więc wydaje mi się, że tutaj albo przegramy wysoko, albo nawiążemy jeszcze walkę. Zatem e, przechodzimy sobie na tego typu ustawienie, e, gdzie waliczy zejdzie zaraz z boiska. E, chociaż nie, on nie zejdzie, bo tutaj wskoczy sobie dumbia cyk cyk. E, ustawmy Was jako lewych pomocników. Tymek Puchacz na prawą pomoc, ale no nie do końca, bo tutaj wejdzie sobie za niego Ferrari, no i pojawi się na boisku Zidane. Panowie, jeśli chodzi o wytyczne, to ja proponuję, zaraz się kończy, teraz mamy przerwę, odpoczniemy sobie trochę, więc nieustanny pressing i jedziemy z nimi zagęszczenie, no i zobaczymy jak to zadziała. Zmiany zrobione, 3. Ciekawy jestem, czy będziemy w ogóle cokolwiek tutaj widzieli, jeśli chodzi o różnice. Bardzo szybkie te zmiany zrobione, no ale też to charakteryzuje często szkoleniowców, którzy są w stanie, wiecie, szybko zdiagnozować problem, że e, często te rzeczy są w stanie rzeczywiście wpłynąć na wynik spotkania. Trzeba mieć też jaja czasami, żeby zawodnika zmienić, ale trzeba też mieć zaufanie czasami do zawodnika, żeby został. E, tak jak e, wiecie, to są różne szkoły trenerskie i też przede wszystkim potem różne narracje i e, interpretacje. No bo zobaczcie, na przykład e, w meczu Realu Madryt z Manchester. Peł City. Pep Guardiola zdecydował się na zdjęcie Kevina De Bruyne co można uznać z perspektywy za błąd, bo nie wiadomo jak taki piłkarz, no niesamowity jak Kevin De Bruyne wpłynąłby dalej na losy tego spotkania, prawda? W dogrywce, czy może on nie dałby tego jednego impulsu, czy nie dałby tego jednego zrywu. Z drugiej strony Carlo Ancelotti zdecydował się na zdjęcie Luki Modricza, co okazało się być doskonałym wyborem, prawda? Bo Kamavinga i ogólnie cały ten zmieniony środek pola przyczynił się do tego zwycięstwa i bo Bądź tu mądry e, i, i, i co tu zrobić? No, my prawie jak real. W minucie 76-85 jeszcze przycisnęliśmy, no ale niestety czasu nie starczyło. Na pewno zostaliśmy, zostawiliśmy po sobie e, dobre wrażenie w lipsku. Zadowolony jest Tymek Puchacz, że gra e, ja jestem z niego dumny. Na ile wypadł Gechter, tą lekką kontuzję na 4 tygodnie. On to rzeczywiście leciutka, przeprost kolana, w ogóle easy dobrze, ale na szczęście mamy teraz troszeczkę więcej czasu. Wilfried Songo, to jest piłkarz, który jest wolny. Eden Hazard, to jest piłkarz, który jest wolny. No Eden Hazard to kusi, nie? To jest piłkarz, który kusi bardzo. E, no, ale ja nie będę ukrywał, że my przede wszystkim na samym początku zdecydujemy się na sprzedaż zawodnika. W sensie e, te boki obrony zupełnie uważam, że są nieudane e, i, i jestem z nich mega niezadowolony. E, więc tak, tym Puchacz na razie zostanie, bo on jest przewidywany, żeby być ewentualnie także rezerwowym, tak? E, więc e, to jest piłkarz, którego tutaj zostawiamy, bo e, on gra teraz jako jedynka, ale ogólnie przewidujemy go do tego, żeby być rezerwowym. Sejdu Dumbia, oceny z 15 spotkań 6-3. Z spotkań e, 16-6-4 ma e, Ola Aina. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, którego wolę e, zostawić. Zobaczmy. Finanse. Ten zarabia 3 dychy, jest warty 7 milionów. Ten zarabia 25, jest warty 9 milionów 500. E, więc sorry, ale Ola Aina, zarabiasz więcej. E, zaraz jak się otworzy okno, to cię sprzedamy. Bo, no bo nie widzę innej opcji. No, no po prostu nie widzę innej opcji. I, e, jest, jest sytuacja z tymi bocznymi obrońcami naprawdę słaba. No i pytanie, kogo my chcemy ściągnąć w to miejsce. E, bo jednak e, za tego Ajnę warto by było kogoś sobie tutaj dostarczyć. No i pytanie... Kto może być tym zawodnikiem? I ja przyznam szczerze, że ten gumny to może nie być najgorsze rozwiązanie, bo on i w czwórce się nauczył bronić, z tego co mi się wydaje, i już pod tym względem jest naprawdę coraz lepszy. I w piątce, no jako ten wyżej postawiony zawodnik, sobie poradzi. Znamy już Markusa Taveniera, to jest piłkarz drogi, piłkarz no chyba nas nie interesujący, bo. On może grać na boku i tak dalej, ale, ale nie jest do końca stworzony do tego, czego my chcemy, czyli do bycia takim box-to-boxem. Takie mam wrażenie, że, że ta obrona mogła być troszkę większa. E, strzelanie, technika, no to jest bardziej zawodnik na bok moim zdaniem e, patrząc na ten zestaw cech, który był nam zaprezentowany, no, a my na bokach jesteśmy w tym momencie naprawdę zadowoleni z tego czym dysponujemy, więc e, nie czuję potrzeby e, tutaj zmiany zespołu pod tym względem e, no najbardziej interesuje nas ta e, obrona, no nie ukrywam, że ten William Zwolny jest też piłkarzem kuszącym no bo to moim zdaniem jest zawodnik, z którego można by było zrobić naprawdę fajnego prawego obrońca, ale troszeczkę za łatwo będzie moim zdaniem, dobrze, ważne informacje o Transferowym są. E, nas interesuje teraz możliwość wystawienia Ainy na sprzedaż, bo e, no tak jak mówię, zupełnie z tego zawodnika nie jestem zadowolony, chociaż on tak naprawdę oferuje nam troszkę więcej możliwości, plus jego sprzedać nie możemy. Zatem e, drogą eliminacji do listy transferowej dołącza Sulejman Dumbia. E, po prostu przegrał rywalizację z tym Puchaczem, e, no i przegrał moje zaufanie. E, jesteś, jesteś za słaby, czy mogę ci to powiedzieć? Lepiej ci gdzie będzie, gdzie indziej. Przynajmniej zachowamy dobre wrażenie u piłkarza. No, a ja uważam, że, no, że naprawdę tutaj no, nie ma o czym mówić. E, I tak, idąc troszeczkę polskim tropem, ale nie dlatego, że to jest Polak, tylko dlatego, że to jest utalentowany zawodnik, który moim zdaniem em, pasuje nam do, 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 do drużyny. To wydaje mi się, że Kacper Kozłowski Mógłby być fajną opcją do tego, żeby go dać Właśnie na tą jedną z ósemek eee, Więc będziemy ten scenariusz Także tutaj em, rozważali Czekamy zatem na to, co przyniesie nam Okno transferowe, ale też nie ma co czekać Trzeba troszeczkę ruchów robić Przede wszystkim e, trzeba zastanowić się nad tym e, Czy są tu jacyś piłkarze, których nie znamy A chcemy wrócić do e, Do ich zna znania Więc tak, Gumnego mamy, Kozłowskiego mamy Kulibalego sobie rozpoznajemy Poza tym wszyscy piłkarze, którzy są na 60 są piłkarzami, którymi, e, których kojarzymy powiem tak, no ten Meka cały czas jest poza listą ja się zastanawiam naprawdę mocno, tylko że to jest piłkarz na wskroś ofensywny, w sensie to znowu jest zawodnik który może wejść na pozycję numer e, 10 a, a, a nie na pozycję numer e, 8 za to jest tutaj ten zawodnik i powiem szczerze, no to strzelanie jest marne no ale brakuje nam pomocników po prostu i zastanawiam się czy tego Mesa nie podpiszemy No najchętniej to ja bym poszedł pod D. I to jest takie wzmocnienie Którego bym chciał Bo on pasuje nam na wszystkie pozycje Które chcemy I spróbujemy po niego pójść Spróbujemy po niego pójść Robiąc znany wszystkim szwindel I to jest opcja na którą się zdecydujemy No I proszę bardzo Jest Minamino hmm. Minamino na przyszły sezon to byłoby coś. Zacznijmy od pensji 40. Nie dawajmy więcej niż, 60, niż 50. Zobaczymy, czy się zgodzi. Jak się zgodzi, to fajnie, jak nie, to to na luzaku. Patrzę właśnie, czy tu może są jacyś piłkarze, których bylibyśmy, wiecie, gotowi e, podpisać, po prostu ich wyjąć. Na pewno ten Jusuf to jest też zawodnik interesujący. E, finansowo jesteśmy dla niego fajnym kierunkiem, ale on nam się nie spina, w sensie jest za drogi. E, dobra, ale zobaczmy, bo tu mogą być piłkarze, którym kończą się kontrakty. E, więc warto zawsze tutaj, wiecie, zajrzeć, bo a nuż się okaże, któregoś z tych zawodników możemy dokoptować do siebie, więc od samego początku chciałbym spojrzeć. No, bo może tu być naprawdę interesująco pod tym względem. No, ale nie jest na razie. Nie ma co się oszukiwać. No oczywiście jest Arnautowicz, ale to już jest piłkarz za stary dla nas. No, zejdziemy sobie tu, zobaczymy tych paru, ale, ale obawiam się, że, że tutaj nikogo takiego, kogo moglibyśmy tylko moglibyśmy umowę zakontraktować, e, to nam się nie uda. No to zrobimy szwindel, słuchajcie, zrobimy szwindel, e, w sensie to nie jest szwindel, no to jest operacja łączona, tak bym ją nazwał, e, ale musimy z Norymbergi ściągnąć kogoś, żeby, kogoś, żeby był środkowy pomocnik, który do nich pójdzie e, i będziemy w ten sposób działali. Norymberga, gdzie oni są, tu byli, mają jedynkę, więc dlatego tak jest, no jego nie możemy kupić, Mm, ale zobaczmy sobie, czy jest tutaj ktokolwiek, kto by nas realnie rzeczywiście mógł interesować. E, jest tutaj ten Erik. E, bramkarze nas nie interesują. Boczni obrońcy. Hm. No, tak nie wygląda to pasjonująco. Pomocnicy. No To jest Diomandea, ale my nie możemy im pomocnika zabrać. Czyli musimy myśleć o bocznych obrońcach. E, chociaż żeby ktoś młody był. Hm. No nie ma tu za zbyt wielu gwiazd. Eee, kogo bym mógł wam zabrać? No, jest ten Handworker, ale no to nie znamy gościa i poznam go za 24 dni, to trochę późno. Jest ten Kilian Fischer, ale on jest trochę za drogi do tej wymiany. Dobra, zobaczmy sobie tego gościa. Zobaczmy tego gościa, zaproponujmy im w takim razie kupno i zobaczymy, czy oni się zgodzą na któregoś z naszych bocznych pomocników. Eee, wymiana piłkarzy, boczni obrońcy? Nie. Pomocnicy. Czy my kogoś tutaj mamy, kogo gotowi jesteśmy im dać? Eee, tak, tego gościa jesteśmy gotowi im dać i liczę, że to zmieni rzeczywiście układ sił, w sensie, że będziemy mogli my wziąć Diamandę. Oni chcą innego zawodnika, to jest środkowo obrońca, nie możecie go dostać. <laughs> Musicie dostać pomocnika. Najlepiej, gdybym miał jakieś PP, eee, ale nie mam takiego piłkarza. Może Tanner. Ok, Tanner ich interesuje. E, więc tutaj no, takie rzeczy zgadzają się i w rzeczywistości, słuchajcie, jakby prawdziwe kluby y robią szwindle na juniorach, to my możemy sobie zrobić tutaj mały, wiecie, y mały układzik na y takim zawodniku. Sporadyczne występy, nie ma problemu, akceptujemy, nie ma problemu, y akceptujemy, nie ma problemu. Y nie ma problemu, bo robimy to tylko po to, żeby tego Diomandę sobie odblokować. Ja wiem, że Diomandę możemy nie mieć pieniędzy na niego jeszcze. Ja zdaję sobie sprawę, ale mimo wszystko e, chcę wiedzieć, czy ja już go mogę kupić, nie? Bo to jest dla nas najważniejsze. Ja chcę powrotu tego piłkarza, e, bo to jest piłkarz idealny do tego, co potrzebujemy. Mam za krótką ławkę na tej pozycji, czyli trzeba by było im wcisnąć PPK. Nie, to jest nie do zrobienia. To jest absolutnie nie do zrobienia. No nic, no to trzeba pomyśleć o innym piłkarze na, to, na pozycję numer 8 yy, i trochę jest problem z tym. Dlatego zaczekajmy sobie chwilę, zobaczymy też, jakim dysponować będziemy budżetem po transferze yy, Sulejmana i zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Yy, mamy ofertę transferu za. Zidana, ale to nie wchodzi w grę, bo, bo no, no, no po prostu nie. Yy, wręcz musimy zobaczyć, ile on zarabia, bo chciałbym może z nim kontrakt przedłużyć. Widzimy tego Czana i to może być ewentualnie fajne uzupełnienie, ale nie wiem, czy możemy o nim myśleć w kategorii wzmocnienia. Zobaczmy sobie Feliksa Holca, ale to nie jest piłkarz, który nas interesuje. No dobrze, ale spłynął do nas jeszcze to yy, spłynął do nas jeszcze te propozycje, więc. Zobaczymy. Patrzymy na zadowolenie z kontraktów. Czy wszyscy są zadowoleni? Był bramkarz rezerwowy niezadowolony, ale to mi wisi. Waliczy chciałby zarabiać więcej. E, no dobrze, wydaje mi się, że możemy ci dać dłuższy kontrakt, lepszy kontrakt. Akceptujemy i on jest zadowolony, e, bo on skakiwał trochę na inny poziom, jeszcze, więc przymknę oko. E, patrzymy na zawodników, którzy są istotni i ty jesteś niezadowolony z kontraktu. Rozumiem. Eee, no nie, nie może dostać takiej klauzuli odstępnego, to mi się absolutnie nie podoba zidan rotacyjny, tutaj mamy pełną zgodę eee, roczek dorzućmy spoko, to zawsze fajnie wiecie sobie odświeżyć, brak klauzuli nie, nie będzie klauzuli eee, nie będzie klauzuli odstępnego byczku, no i spoko eee, no i moja propozycja jest taka, co wy na to? Eee, Dogadani. No i spoko. Mamy w takim razie podpisanego Zidana na dużo lepszym kontrakcie. Rozumiem jego lekkie z, y, niezadowolenie z tamtego kontraktu, więc, więc jakby na dużym spokoju. Dobra. Tak więc to mamy zrobione. E, mówiłem także o naszych dobrych relacjach z... Ymm z Holendrami, z Ajaxem Amsterdam. Dlatego chciałbym także e, zainteresować się tamtym kierunkiem, e, bo nie ukrywam, że no my potrzebujemy tego środkowego pomocnika, bo, bo to nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, życzyli. No i patrzę na to, czym oni tu dysponują, ale z takiej, takiej opcji, którą my byśmy chcieli, to troszeczkę nie widzę, bo jest Wiktor Jansen. Zobaczmy go sobie, ale no nie wiem, no, no, ten Lincoln ma już taką klauzulę odstępnego, że tu nie ma opcji. No więc oni tutaj w ogóle się nie powzmacniali, nie wygląda to dobrze. No, ale może boki obrony są tu, które by nas interesowały. Oczywiście jest Kleiber, ale wątpię, żeby ten na stare lata chciał odchodzić do Bundesligi. Swoją drogą tutaj naprawdę źle to wygląda pod, pod względem kadrowym. To oni wyglądają naprawdę bardzo biednie. No dobra, mamy to w takim razie. Jeden scouting zarzucony, zobaczymy, jak to. Się tam poukłada. Możemy zobaczyć sobie oczywiście, jak, jak mamy ustawioną globalną sieć. Mamy tutaj dwie wytyczne, a w zasadzie trzy. E, szukamy w takim razie obrońcy napastnika, ale w sumie to ja nie chcę w tym momencie napastnika. Ja w tym w tej chwili chciałbym, żebyśmy zedytowali tę wytyczną i nie, nie chcę jej usuwać, chcę ją zedytować i nie napastnik, a środkowy pomocnik. To jest piłkarz, który nas interesuje. No, szukamy takiego troszeczkę hajdary. Nie będę oszukiwał Was ani siebie, że to jest piłkarz, który nam chodzi po głowie. Taki hajdara, taki Diomande, czyli bardzo dynamiczny zawodnik, mogący grać na paru pozycjach z minami nam się nie uda, spoko, jakby nie mam z tym żadnego problemu, bo tutaj bardzo na miękko podchodziliśmy do tych, do tych negocjacji, Na bada obiektem zainteresowania, ale absolutnie nie naszego no to co, czekamy na to, co wydarzy się dalej, bo mamy tutaj parę zawodników przeskautowanych, więc tu może być ciekawie no ale poza tym kotcą nie wygląda to jakoś imponująco. No, Robert Gumny, tylko czy Robert Gumny nas interesuje tak naprawdę? Czy Robert Gumny jest piłkarzem, którego my chcemy? Jest jeden jedyny scenariusz, w którym Robert Gumny w tej formie jest piłkarzem, którego chcemy. I zaraz Wam przedstawię ten scenariusz, ale na początku zobaczymy sobie resztę tych zawodników. Kogo tutaj mamy? Dalej mamy młodzież naszą, ale tutaj. Coś ci nasi skałci troszeczkę chyba odpuścili na robocie, bo, bo, bo ci goście są fatalni. O, tu jest dobrze. Tu jest ok. E, dobra, więc mamy dwóch zawodników, którzy w jakikolwiek sposób wyglądali. Dobra, dobra, wreszcie się ruszyli, nie? Wreszcie, wreszcie coś, my tam, coś my tam dostali dobrego, bo nie wyglądało to fajnie. No, i to są zawodnicy wszyscy na sprzedaż. To od razu mówię, e, że to są wszystko piłkarze, których ja. Wypuszczam na sprzedaż w świat, bo musimy zrobić ten juniorski profit. Więc cała ta, cały ten zaciąg pójdzie na sprzedaż. Hoffenheim zgłasza się po Forstera, ale to nas nie interesuje w ogóle. To jest zła oferta dla nas. Ona jest zgodna z wartością, zawodnik już jest ograny. Więc ja za bardzo tej, go, tej drużyny nie chcę przebudowywać w tym sezonie, już nie. Jakby chcę dołożyć, ale nie chciałbym się tu pozbywać. Dobrze, przenieść do drużyny seniorskiej. Ciebie nie mogę, ale to od razu chciałbym, żebyśmy tu działali z planem rozwoju. Skoro masz 15 lat, to tutaj chciałbym podziałać. SPD. Yy, i to jest dobra pozycja dla ciebie, yy, więc fajnie by było iść sobie w przecinaka, i wtedy będziemy mogli albo w sumie defensywnego pomocnika i tu będziemy różne rzeczy tobie mogli potem zaproponować. Yy, ty w takim razie Meyerhofer przenosimy cię do drużyny, i Szar przenosimy cię do drużyny. Wszyscy ci zawodnicy, słuchajcie, pójdą do. Na sprzedaż, chociaż jeden miał bardzo ciekawą cechę, więc jestem ciekawy jej, co mu się tam wyświetlało. Finanse, wiek, bo, bo tam było naprawdę interesująco. Bo jeden wydawało mi się, że ma coś ciekawego. O, co to jest za cecha? Nie, tego gościa sobie zostawimy. Tego gościa sobie zostawimy. Co on ma za cechę? Nie wiem trochę, co to jest. Jesteś SPO. Rób sobie to na razie. Co to jest za cecha? Nie wiem, gdzie to sprawdzić troszeczkę. A ją się strasznie rzadko widuje. Czekajcie, no muszę sobie sprawdzić, co to jest. Ej, no ja absolutnie zgupiałem. Nie, nie, nie wiem, jak ta cecha się nazywa. Ja mam wrażenie, że ja ją, pier że ja ją widzę pierwszy raz w życiu. I to mówię serio. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek widziałem taką cechę, i nie, nie, nie wiem, czym ona jest, a nie, nie, nie wiem, jak sprawdzić, bo tutaj nie ma, jakby, opisu tych cech, ni, niczego takiego. No nie wiem, wypożyczamy go, tak czy jak go wypożyczamy, i, 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 i tak to robimy. Eee, niesamowita sprawa dla mnie, w sensie, no. Wow, jest to, jest to dla mnie super dziwne. Czegoś takiego naprawdę nigdy nie widziałem. Ja albo po prostu zgłupiałem i widziałem to i, i, i wszyscy wiemy, co to jest, bo to jest możliwe, że dostałem po prostu, wiecie, zaćmy. Ale naprawdę wydaje mi się, że ja tej cechy nigdy, nigdy nie widziałem, nie? Serio mam takie wrażenie. No dobra. Mam nadzieję, że wpadnie nam teraz sporo hajsu z tych, z tych piłkarzy. No niesamowite, co to jest? Ej, no, no serio, nie jestem... Eee, nie, nie mam pojęcia, co, co to jest za cecha. Wpisywałem różne rzeczy, ale nie wiem, czy to jest. No nie, nie, nie wiem, co to jest. No mam wrażenie, że czekajcie. No, nawet jak sprawdzamy sobie tych zawodników najbardziej takich popularnych, eee, to. Mm... Zresztą, czekajcie tylko, bo tutaj muszę yy, porozmawiać z Monako. Eee, to, to nie mają tej cechy. No czekajcie, zobaczmy sobie, nie wiem, Leo Messiego. Nie widziałem dos naprawdę takiej cechy. My, S SS... i jest. Leo Messi. Ale wydaje mi się, że on nawet tej cechy nie ma. Ma sześć cech i takiej nie ma. Nie no, nie podpiszemy Messiego, spokojnie, jakby. E, ale no, e, Ronaldo zobaczmy. Eee. Pięć cech, tej nie ma. Ja naprawdę nie wydaje mi się, żebym widział tę piłkę w cylindrze kiedykolwiek, no. E, nie wiem, zobaczmy Neymara, bo on jest taki, wiecie, e... no to może być coś u niego tego typu. No Albo to jest coś prostego, ale mi się wydaje, że ja tego nigdy nie widziałem, no, serio. Tu było opis cech, o, okej, okay, dobra. E, tylko czy ja mogę tego piłkarza tak znaleźć? Eee, chyba nie mogę go sobie tak wyszukać, prawda? Czekajcie, zgupiałem totalnie. Okej, okay, tu go mogłem wyszukać, i co to jest za cecha? Eee, a, a a. A czemu tu nie mogę zrobić tak jak z Neymarem? Jolan szar, a bo to jest Jolan, nie, to jest nasz Jolan szar. Nie mogę go tak sprawdzić, nie wiem, napiszcie mi co to jest, bo ja nie mam pojęcia, a mnie to po prostu, mi to nie da żyć, nie? Naprawdę, mi, mi to nie da żyć. No nic, w takim razie słuchajcie, ci zawodnicy są wystawieni, my tak naprawdę czekamy teraz na spłynięcie tych scoutingów, które są dla nas istotne, no bo przecież mamy naprawdę tutaj całą listę piłkarzy, którzy są mega nam mega nam potrzebni, weźmy do Niemiec, bo tu nie mamy skauta, a przydałoby nam się mieć, e, więc e, no czekamy przede wszystkim na tego Stengsa chociażby, bo to jest piłkarz nas interesujący, mamy propozycję transferu naprawdę dużą z PSV za naszego bramkarza, ale ja uważam, że on jest warty e, 32 miliony. I nawet jeżeli oni się zgodzą, to będę ja się musiał mocno zastanowić, bo my nie mamy, nie mamy zastępstwa za niego, nie? Więc to jest piłkarz super cenny dla nas, super istotny. Widzimy, że tam się skończą scoutingi różne. Mamy propozycję dla Forstera, ale przede wszystkim mnie interesuje w tym momencie w takim razie scouting teraz na Francję, niech pójdzie, no bo my skautujemy tutaj nie młodzież, a ligi, więc to jest dlatego tak ważne żeby wybrać te duże i tam znaleźć piłkarzy, którzy nas e, interesują, mamy 7 nowych raportów. Zobaczmy sobie, co tutaj się dzieje, więc tak. E, Petkow niestety nie, tenziomo niestety nie, tenziomo niestety nie, tenziomo niestety nie. Stanks bardzo jest interesujący, no tylko problem jest taki, że e, tego typu piłkarzy to my akurat mamy i e, troszkę on nam się nie przyda e, za bardzo. Wszystko jest od tego samego dekera, tak jest, więc e, tutaj nie ma co. Zatem czekamy na to, co wydarzy się dalej. E, mamy kolejną propozycję z Olimpiku Marsylia. E, co oni chcą nam dać w zamian? E, środkowego pomocnika, który jest ciekawy, ale pieniądze nie są ciekawe. E, przede wszystkim, no tu musicie wybudzić mocno, nie? I to tak e, naprawdę mocno, bo my tu potrzebujemy 32 milionów za niego. Aczkolwiek, znalezienie golkipera podobnej solidności będzie naprawdę dużym problemem, nie? No nic, czekamy w takim razie cały czas, bo chociażby ten Kozłowski jest na pewno bardzo interesującą opcją. No tylko musimy zobaczyć, czy możemy go. Wy ze mnie kpicie chyba. Wy ze mnie kpicie teraz chyba. To jest chyba żart. Wy ze mnie kpicie chyba. Gdzie on jest? Gdzie on jest? się pytam. Gdzie on jest? się pytam. No bez żartów. Nie, nie, nie. To jest dla mnie za dużo. Nie, dobrze jest. A czemu ja go mam. Nie mogłem znaleźć na liście. Tego nie wiem. A bo jest ten, dobrze, ale. Bo widziałem Diomandę. Już już, już już, tu mi pulsowało, nie? Już tu mi pulsowało, bo widziałem tego Diamandę zaprezentowanego przez Fulam, nie? Tu był on gdzieś. To będzie to, tak jest. I byłem przekonany, że to jest nasz Diamandę. Już, już byłem gotowy wybuchnąć. Na szczęście to nie jest nasz em, D. E, jeden klub wycofuje się z walki o lukę, ale to, czy go sprzedamy i ogólnie co dalej będzie się działo w tej karierze, o tym wszystkim przekonacie się em, oglądając dalej karierę. E, rozmowy z Pełzu na niczym to cieszy. No my cały czas potrzebujemy transferu środkowego pomocnika. To jest dla nas bardzo ważne. No i poprawa na bokach obrony także jest istotna. Nie wiem, czy nie pęknę i tego Brandona Williamsa nie spróbuję ściągnąć, bo. No, bo to jest piłkarz moim zdaniem idealny do tego czego potrzebujemy. Bo to jest piłkarz prawonożny, więc zrobilibyśmy z niego prawego obrońcę. Tylko jeżeli chciałbym go ściągnąć, to wtedy rozwiążę kontakt, kontrakt z jednym z moich zawodników, żeby na nim nie zarobić. I uważam, że to będzie sensowne. Um, ale czy się na to zdecydujemy, jak to będzie wyglądało? O tym przekonać się, oglądając dalej tę karierę. No i ten Calvin Stanks jest piłkarzem, który mnie interesuje. Bo wydaje się, że z niego moglibyśmy nawet zrobić na padziora. Eee, tak, patrząc na warunki fizyczne, bo na, nie na strzelanie, no tylko pytanie: czy my go potrzebujemy? To wydaje się być dobra opcja, gdyby odszedł od nas Ferrari. Eee, ale na razie nie odchodzi, więc na razie odchodzę ja. Eee, I widzimy się jutro. Nara.